W imieniu starosty Zduńsko-Wolskiego, pana Wojciecha Rychlika, witamy państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu noworocznym. Samorządowców, przedsiębiorców, ludzi kultury, nauki i sztuki. Bardzo dziękuję wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Właśnie dzisiaj będziemy mieli przyjemność poznać oraz wyróżnić samorządowców, przedsiębiorców, ludzi kultury, nauki i sztuki z powiatu zduńsko-wolskiego. Ludzi, którym przyznano miano przyjaciela powiatu zduńsko-wolskiego. Za nami rok 2011. Jak widzimy na tym napisie, przechodzimy w rok 2012. Powiat zduńsko-wolski ma za sobą 13 lat funkcjonowania. Właśnie dlatego w piątek 13 spotykamy się tutaj, aby podsumować rok 2011. Rok 2011 był rokiem wyjątkowo dobrym. Zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie cele, które sobie wyznaczyliśmy. Rzeka pieniędzy, która płynęła w nasz powiat zduńsko-wolski pod koniec 2011 roku, to był moment, w którym po raz pierwszy możemy powiedzieć, że powiat zduńsko-wolski jest uczestnikiem tego, co jest absorpcja środków unijnych. Pan Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, aktywnie wspiera rozwój naszego regionu. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu województwo łódzkie zyskuje ogromne wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. To wyjątkowy dla mnie moment, że mogę podziękować panu marszałkowi. Dziękuję w imieniu własnym i całego samorządu. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pracujemy w drużynie, że ten rezultat, który osiągamy, to wynik pracy całego samorządu, zespołu, ludzi, którymi dysponujemy w naszych urzędach i to, że mogę w imieniu tego zespołu samorządu województwa przyjmować taką nagrodę i wyróżnienie, to dla mnie olbrzymi honor i dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy się do tego przysłużyli. Firma Ferax, właściciel marki Gatta, rozpoczęła działalność w 1993 roku. Lata intensywnego rozwoju i inwestycji w nowoczesny park maszynowy zaowocowały zdobyciem pozycji lidera. Obecnie firma jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że firma Ferax z Duńskiej Woli zdobyła Łódzkie, zdobyła Polskę i zdobywa świat. Gratuluję, panie prezesie. Uważam, że jestem reprezentantem dużej grupy ludzi, która pracuje w naszej firmie. Są to większość mieszkańcy Duńskiej Woli, którzy poświęcają swoje zdolności, czas i pracują w tym mieście. I razem udało nam się osiągnąć znaczący sukces. Firma Dromach istnieje od 1991 roku. Od początku swojego istnienia znajduje się w technologicznej czołówce branży drogowo-budowlanej. Doświadczenia zebrane podczas działalności firmy procentują dziś udanymi i pewnymi kontraktami, które dostrzec można na terenie całego województwa. Szanowni Państwo, sprawdziliśmy tę firmę w boju i w rzeczywistości. Wspólnie zrealizowaliśmy kilkanaście kontraktów i jesteśmy jednym z partnerów, który może powiedzieć, że firma Dromach się sprawdziła. Gratuluję, panie prezesie, i proszę o przyjęcie tego wyróżnienia. Dziękuję bardzo. Na pewno należałoby podziękować samorządowi powiatu, na pewno panu staroście, że dostrzegł taką firmę jak nasza, a istniejemy już na rynku ponad 20 lat. Pan Andrzej Wawrzyniak, od 1984 roku pracownik Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w działaniach regionu w zakresie kultury. Współpracował z wieloma zduńsko-wolskimi muzykami. Największe sukcesy artystyczne osiągnął z zespołem Drużyna Wawrzyna, której jest liderem. Jestem dumny, że na naszej ziemi są wielcy artyści i ci artyści tworzą naszą rodzimą zduńsko-wolską kulturę. Jednym z takich wielkich artystów jest właśnie pan Andrzej. Gratuluję za to wszystko, co pan robi dla naszej ziemi. Tak się w moim życiu złożyło, że zostałem wyróżniony już
przez wszystkich prezydentów tego miasta, jakcy rządzili tym miastem, ale przez starostę jestem wyróżniany po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Natomiast strasznie uważam na słowa, ponieważ istnieje taka maksyma, która mówi, że nie oceniaj człowieka po tym, co mówią o nim ludzie. Oceniaj po tym, co on mówi o ludziach. Profesor Bogdan Kałużewski, przewodniczący zespołu ekspertów w dziedzinie genetyki klinicznej, od lat członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych o profilu genetycznym. Jestem dumny, że mogę z panem profesorem współpracować na wielu odcinkach, o których tutaj była mowa, i za to wszystko, co pan wniósł w rozwój naszej ziemi. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Chciałbym być zupełnie szczery, otwarty. Ja jestem tylko skromnym trypikiem działań społecznych, bo tak naprawdę to mną kręci moja żona. Dziękuję. Chciałbym podziękować naszej pięknej Miss, która jest z nami jak zawsze, Miss Duńskiej Woli. Nie co dzień szkoła zawodowa z takimi tradycjami jak elektronik może zająć w rankingu pierwsze miejsce w województwie łódzkim i jedno z czołowych w kraju odnośnie szkół zawodowych. Gratuluję panie dyrektorze, całej społeczności szkolnej, dyrekcji szkoły, pedagogom, uczniom. Słyszycie od pana dyrektora, że elektronik jest najlepszą ze wszystkich szkół. Ale panie dyrektorze, wielkie słowa uznania i oby tak dalej. Ja naprawdę jestem zaskoczony, bo po prostu no zupełnie nie przypuszczałem, że to właśnie dzisiaj chodziczyłem ogólnie na to, że pan starosta zechce zauważyć nasz sukces. Będę pewnie nieskromny, ale powiem, że żeśmy zasłużyli na to, żeby taki wynik w tym roku uzyskać. Promujemy pewnie również nasz powiat. W związku z tym tak wcale no nie czuję się jakby mocno zaskoczony, że również zostaliśmy tutaj dzisiaj uwzględnieni. Polityk i prawnik. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 4., 5., 6. i 7. kadencji. Obecnie wicemarszałek Sejmu. Panie i panowie, pan Cezary Grabarczyk. Panie marszałku, to dla mnie honor i zaszczyt móc podziękować za wspieranie naszej zduńsko-wolskiej ziemi. Za to, że zawsze byłeś z nami. Za to współdziałanie, to właśnie było takie współdziałanie, taki uścisk ręki. Bardzo wam dziękuję. No i pozostaję przyjacielem powiatu Związku Polskiego. Przyśnić, żeby znaleźć jakieś mądre powody dla istnienia tej cholernej niewygody. Niewygodny mam dom, niewygodne mam buty, telewizor na złom z uczciwości wyzuty. Niewygodny horyzont, psy sąsiadów go gryzą. Niewygodnie odstaję od powszechnych przyzwyczajeń. Mamy dla państwa jeszcze jedną słodką niespodziankę w postaci przepysznego tortu, który przygotowali uczniowie zespołu szkół Skarżnic. Myślę, że będzie on miłą osłodą dzisiejszego spotkania.